postrzegać miecz, czy jestem zły na zawodników? Nie wiem. Czy się wstydzę? Nie wiem. Uważam, że staraliśmy się zacząć prowadzić grę. Następnie kuriozalnie z jeszcze bramki można powiedzieć, żeśmy stracili skąd. Później mecz mówię. Przy takim zespole, gdzie łapie przeciwnika 2-3-0 do przodu, my żeśmy to akurat raz przeżyli w sensie pozytywnym z Odrą Wodzisław na Oporowskie i później wiadomo jak się gra z potencjałem technicznym i piłkarskim Legii. Także zostały jeszcze trzy mecze i gramy u siebie, mimo wszystko, że gramy z Wisłą, czy następnej kolejce już z UKS-em z Ruchem, na pewno będziemy grali o zwycięstwo. Uważam, że tak jak mówię, taka różnica w przewadze bramkowej przeciwnika jak Legia jest trudna do odrobienia. Znaczy, zagraliśmy i nic nie dawało mi sygnału, żebyśmy stracili bramki z takich okolicznościach, szczególnie w pierwszej połowie. Myśmy mieli z takim zespołem jak Legia i to wiemy nie od dziś, czy Wisła Kraków, sytuacje, które sobie składamy na początku. Jakbyśmy jedną bramkę strzeli, na pewno by się wkładła i zmyło właśnie do takiego zespołu jak Legia Warszawa. W pierwszej połowie nękali więcej niż w drugiej połowie obronę Legii, gdzie pokazały te momenty, że ta obrona tak samo przy nawet takim wyniku jak 3-0 czy 4-0 później jest, powiedziałbym inaczej, też panikuje z tym. Czy bym zabrał tak samo? Myślę, że tak, że to tutaj nie było partyzantki z naszej strony. Myśmy mieli 4-5 zawodników z tyłu, prowadziliśmy grę, mówię, nie wiem ile było tych strzałów celnych na naszą bramkę w pierwszej połowie, bo nie prowadzę statystyki, bo nigdy nie miałem ze statystykami, to jest tak jak z krótką spódniczką, że widzimy wszystko, a zasłania najważniejsze. Także trudno mi powiedzieć. No, panowie, musimy jedną rzecz rozumieć. Porażka taka dla takiego zespołu na dzień dzisiejszy jak Śląsk Wrocław, Beniaminka z dużo mniejszym doświadczeniem, czy to ligowym, czy reprezentacyjnym, nawet tak powiem, nie jest wstydem, bo czekasz na egzekucję. Ja mówię, tu nie było tak, że my wyjdziemy, będziemy dyktować przez 90 minut warunki. Myśmy się starali grać w piłkę, być ofensywni i się zorganizować. Uważam, że Legia sobie stwarzała dużo więcej sytuacji i nie w takich meczach i prowadziła grę i nie była tak skuteczna jak dzisiaj. Taki zespół jak Wisła u siebie dostaje jedną, drugą bramkę i przegrywa z Legią, też inkasuje 4 bramki. Także relatywnie do nie do poziomu, tylko do sytuacji, mówię, na dzień dzisiejszy kadrowej klubu i przede wszystkim doświadczenie, trzeba to tak odnieść. Ja mówię, że nie mam większej pretensji. Na pewno jakieś są, nie mówię, że było wszystko cacy, ale nie mogę mieć tego typu sytuacji, że się wstydzę za zespół, jak słyszałem, przepraszam kibiców, przepraszam bardzo, ja mówię, że przepraszam, ale nie mam za co przepraszać. Dobry wieczór, więc oczywiście króciutko. Wydaje mi się, że dzisiaj nam się ułożyło wszystko tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, po dwóch porażkach potrzebowaliśmy bardzo
zwycięstwa 3 punktów, a tym bardziej cieszy to, że to zwycięstwo było rzeczywiście przekonujące po, uważam, bardzo dobrej grze. I nie chcę tutaj pokazywać, że Rysiek Tadasiewicz, to jest mój kumpel od lat do dzisiaj, ale wygraliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie. Ja bym chciał, chociaż to jest niemożliwe, chciałbym widzieć ten sam mecz w innej atmosferze, bez dopingu. Ja miałem wrażenie w pierwszej połowie, że ta drużyna w każdym momencie może nam strzelić bramkę i kilka sytuacji oni mieli. To nie jest przypadek, że do tej pory przegrali tylko jedno spotkanie, bo jest to drużyna, która gra bardzo agresywnie. Przeciwko takiej drużynie gra się bardzo niewygodnie. Rzeczywiście trzeba być bardzo skoncentrowanym i odpowiedzieć taką samą agresywnością. Myśmy to dzisiaj zrobili, stąd też wyszła nasza jakość, bo rzeczywiście pod tym względem mamy dużą przewagę nad zespołem Śląska. Natomiast ta odpowiedź na tak agresywną grę Śląska pozwoliła nam na to, żebyśmy rozegrali właśnie taki spotkanie. Nie, że nie da się grać, bo przecież graliśmy całkiem niezłe mecze. W jakimś sensie musieliśmy sobie z tym też poradzić i robiliśmy to dobrze w sumie i w tamtym sezonie na własnym boisku, jak również i w tym. Przecież zrealizowaliśmy tylko jeden mecz na własnym boisku, wygrywając pozostałe i w wielu meczach pokazując całkiem dobrą grę. Natomiast dzisiaj na pewno kibice nas uskrzydlili. Dlatego mówiłem wcześniej o tym, że chciałbym widzieć ten mecz bez dopingu. Byłoby to bardzo trudne spotkanie do wygrania. A to, że w takiej atmosferze wszyscy po prostu jesteśmy na widowisku, które nas cieszy. Na taki mecz może przyjść ktoś, kto nie musi się znać na piłce. Ale widząc taką atmosferę, na następny mecz na pewno przyjdzie. Na pewno zwyciężyła cała Legia, bo można powiedzieć, że ten mecz był kompletny. Coś w stylu Wisły Kraków, jaki rozegraliśmy tutaj. Ja tak czułem, że wszyscy oczekują jakiejś niespodzianki, że taka niespodzianka może się zdarzyć z zespołem Śląska. Ale i przy dopingu, i przy dzisiejszej naszej skuteczności, gdzie w pierwszej połowie praktycznie co mieliśmy, strzeliliśmy, to trzeba wyróżnić cały zespół, chociaż po cichu, indywidualnie komuś mogę powiedzieć, że zagrało super. Mówiłem nieraz, że my u siebie graliśmy przecież dobrze. Nie było powodów, żeby nagle coś u nas na naszym stadionie zmieniło się, jeśli chodzi o grę i o same wyniki. Problem mamy w meczach wyjazdowych, kiedy atak pozycyjny nie funkcjonuje, a jeśli Rado jest w słabszej formie, jeśli Roger jest w słabszej formie, jeśli Edson jest w słabszej formie, no to kosztuje nas dużo więcej stwarzanie sytuacji, bo ten atak pozycyjny nie funkcjonuje.